Siemanko, z tej strony Gaby95 i witam was w nowej serii Amnesia Debunker. Mam spore oczekiwania w przypadku tego tytułu. Poprzedni niestety troszkę mnie zawiódł, ale mam nadzieję, że tutaj się udało, coś tam dobrego o tym tytule słyszałem. Także sprawdzimy sobie, co te cudeńko, co ta nowość ma do zaoferowania. I czy będzie na tyle dobre. Przede wszystkim zacząłem sobie oczywiście tylko, żeby sprawdzić, jak gra działa, czy działa i tak dalej. Ale nie grałem więcej niż 5 minut. Także zaczniemy sobie nową grę. Tak jest. Weźmiemy sobie normalny tryb, znaczy normalną trudność. Żeby później nie płakał, że mi się źle gra. Wszystko sobie zostawiam. I lecimy. I zaczynamy gierkę. Jesteśmy w jakimś okopie. Ogólnikowo Amnesia Debunker miała, czy ma się rozgrywać, czy w sumie ma w takim razie rozgrywać się w jakimś czasie chyba wojennym, jak rozumiem. I tak też w sumie jest. Ogólnikowo nie lubię gierek wojennych, ale powiedzmy tą chwilkę, którą rozegrałem, napawa mnie bardzo optymizmem. I mam nadzieję, że będzie się grało tak super do końca. Dobra. Niemcy do mnie strzelają. Ja teoretycznie mógłbym postrzelać do nich. Ale wiem, że to nie ma najmniejszego sensu, bo ktoś tam mnie zaraz, nazwijmy to, że wyratuje. No, jakiś Lambert mnie kryje. Więc jest dobrze. My sprawdzamy swoją ranę. I pierwsze, co mi przyszło na myśl, to jest po prostu, że facet z raną wygląda, jakby po prostu wyszedł od swojej dziewczyny chwilę wcześniej. Tak, przy okazji coś takiego jak tworzenie sobie jakichś medykamentów. Jedyne, co mi się nie podoba, trzymaj prawy, kliknij lewy, dopiero używasz przedmiotu. Ale może to jeszcze wyjdzie na dobre? Na pewno, czekaj to. O. Dobrze byłoby naładować broń. Mamy 4 naboje. Także miejmy nadzieję, że wystarczą nam na długo. Granaty mam. Okej. Nie widziałem, że są granaty. Skończyłem grę w sumie siedząc pod stołem. Także wszystko, co teraz się będzie działo. To będzie dla mnie nowość.
I jebło. Intuicyjne, jak chleja. Ale to właśnie, jak jest fajne, że... Coś z granatem. Chyba odjebałem. Teraz odjebałem, okej. A nie, nie odjebałem. Chyba. Okej. Beat that roll, my friend. Fate's a bastard. I'm on patrol tonight then. C'est la vie. Okej, gdzieś jestem. Nie mam pojęcia gdzie. Przede wszystkim mega podoba mi się ekran wczytywania. Najpierw tak popatrzałem, a jakieś tam pnącza idą. A później dopiero się przyjrzałem i dostrzegłem, że to nie są pnącza, tylko drut kolczasty. Co tym bardziej mega pasuje do gierki. Nie wiem, czy zaskoczenie tu byłoby dobrym pomysłem, ale nie widzę też... innego sposobu. A teraz moja postać się przyglądała komuś. Rzeczywiście go niosę. O fuck. Jedna minę, chyba. Okej, jesteśmy teraz z tym wszystkim, co nas czeka, sami.
sumie jestem teraz ciekaw, czy jesteśmy w jakimś własnym łóżku? Tam powiedzmy u swoich ludzi? Czy przypadkiem nie jesteśmy na przykład u Niemców? Mogę włączyć światło elegancko. Progress saved. Dobra, to znamy. Jest notatka. Szkoda jest, że niestety nie ma wersji polskiej, więc musiałbym to w jakiś sposób tłumaczyć. Pierwszą z notek mamy od doktora Josińskiego. Ogólnikowo soldat Klemet, przyjęty na leczenie 9 lipca, trzymane jego rzeczy są w tam schowku. Pozostaje w lekkim stanie śpiączki, ale reaguje na jakieś tam stymulacje tylko przez krótki okres czasu. Ostatnio, kiedy się tam przebudził, nie pamiętał ostatnich wydarzeń. Miał problemy z przypomnieniem sobie nawet własnego imienia i prawdopodobnie jest to spowodowane obrażeniami głowy. Będą go dalej monitorować. Jeśli jego stan się nie poprawi, to go przerzucą do jakiegoś ośrodka, gdzie będą sprawdzać jego neurologiczne nie wiem, zachowania, coś tego typu. A, to jest lateczka. O, to jest latarka na tą kolbkę taką. Z jednej strony spoko. Z drugiej strony. A tak, nawet długawo świeci. Doładujemy, schowamy. To nawet nie jest na kolbkę. Dobra, zamknięte. Czy niestety bateria w tym siada? Póki to jest, póki się kręci, to jeszcze działa. Ale zaraz przestanie się kręcić, zaraz przestanie dostawać moc. Znakomite.
was the last one. Fucking officers ran and blew the exit behind them. Wy jesteś oficerzy uciekli? Dobra. Muszę osadzić wyjście. Będzie dynamit i jączka do osadzania. Zdobądź to. Aha. Szczerze? Nic nie widzę. A, mogę być po stół, zajebiście. A, mogę przechowywać rzeczy. Spoko. Chociaż na razie mi to zbędne. I co chodzi, że w całej grze ja będę po prostu tylko miał tutaj? Ten, powiedzmy, 5 części. Jesteśmy wstępnie tu. To tak pływa, dyszy. O, to jest saveik. Fajno. Mamy kilka notek. V Batist, ok. Jakieś paliwko. Jeszcze chwilkę pogramy. Moment, jakie mam notatki? Bo mam już ze dwie nowe. Moja jakaś. 1700 hours. I'm in a state of agony. It cripples my body. Nie chcę się go słuchać. Jest w stanie agonii. Tam męczy ogólnie jego ciało, duszę i umysł. Rzeczy, które zrobiłem. Jest jedzenie w hali, tam w pomieszczeniu i można sobie zjeść, tak? O, go to męczy, o.
Kiedy się spotyka martwych żołnierzy, trzeba sprawdzić tył ich identyfikatorów w celu sprawdzenia jakichś notek, symboli albo kodów do szafek. I to wszystko musi zostać jakoś tam wyczyszczone, dobra, czyli w takim razie... A, nie mam tego? Włożyłem czy zgubiłem? Pojebane. Są jakieś zadania może? Nie ma. Ten dylemat, kiedy nie wiesz, czy lepiej zamknąć drzwi, czy zostawić otwarte. Dobra. Okej. Okej. Kody, kody, kody. 7921. Dobra, gdzie mnie dotrzeć? Wale notek. Sobie.
Nie mam za dużo czasu, jeśli chodzi o światło. Chyba nawet nie wiem, gdzie ten potwór jebany jest. A nie wiem, czy go mogę zabić. Najgorsze jest to, że on się wydaje zawsze obok mnie. Mam nadzieję, że to tak działa, jak... Chyba tak. Czyli zajebiście, mogę potwora nawet, kuźwa... O. Łóżko też? Łóżko nie, no szkoda. Ten tu się w ogóle fajnie bawił, tak? Łańcuchy sobie wziął. Czy łańcuchy, kajdanki? Dobra, idziemy dalej. Bo co ta jebana butelka się tyle kręci? O, mogę nosić więcej rzeczy. Zajedwabiście.
Chyba się skończył ten paliwo. No. 1000. A faktycznie, przecież ja mam mapę. Gdzieś. halo? Mapa? O, mapa. A, ja chcę, pójdę do mapy. Ten ziomek dużo widział. Nie rzucaj. Ciekaw, czy idzie porysować, ale niestety nie idzie. Co nowego? Mission Storage. Tam coś mam do zrobienia, ale nie bardzo wiem co. Ale spoko. O, rzeczywiście jakieś te. Ale muszę wam czytać. O, mogę przewijać. Muszę czytać i wam streszczać. Dobra, tamten kod mamy wykorzystany. Ten wiemy gdzie jest. Dobra. Prawdopodobnie wiemy. Fajnie, że ta lampka świeci się, chociaż jedna porządna lampka. Ej, okej, w tym miejscu sobie zakończymy. Troszeczkę poczułem już tej grozy. Dawno nie grałem w jakiś taki rzeczywiście mocniejszy horror. No bo powiedzmy sobie szczerze, Song of Horror nie było jakoś mega straszne od pewnego momentu. Teraz to co graliśmy, czyli w Little Hope, nie było tam dużo tego horroru. Był to taki bardziej thriller może nawet. Luciusa graliśmy, który w ogóle nie był horrorem. Także nie było strachu ostatnimi czasy, jakiegoś szczególnego, a tutaj już jest. Jest bardzo ciemno, jest klimatycznie, gdzieś się coś czai, co chwilę są jakieś dźwięki. No i też powiedzmy, czasy, w których to jest osadzone, również są dość ciężkie, więc no jest to takie troszeczkę bolesne. Ale tak jak wspomniałem, tutaj sobie gierkę zakończymy. Ja będę miał krótki odcinek do sprawdzenia, czy wszystko chodzi do porządku. A przyszłe będziemy starali się już mieć dłuższe. Dzięki za oglądanie. Miłego dzionka, miłego wieczoru. No i na razie. Hej.